Cześć, witamy w Klawcon Mars TV. Paweł Podasiński. I Ula Korewa. Zaczynamy nową, pasjonującą serię Ażur Delta Bricks od A do Z. Paweł, o czym dzisiaj porozmawiamy? O czym nam opowiesz? Dzisiaj będą podstawy. Wprowadzamy w Ażur Delta Bricks. Cała seria będzie miała 13 odcinków. I o szczegółach opowiem za chwilę. W pierwszym odcinku zobaczycie, z czym się zmierzymy, jakie rodzaje analityki będziemy dyskutować i w jaki sposób będziemy pracować z Ażur Delta Bricks. Także seria zapowiada się na długą, pasjonującą. I pasjonującą. Tak jest. Zapraszamy. Do dzieła, zapraszamy do oglądania. Zaczynamy więc. Celem dzisiejszego odcinka jest przedstawienie całej serii Ażur Delta Bricks od A do Z oraz wprowadzenie w początek pracy z tą usługą, w jaki sposób poruszać się w świecie Ażur Delta Bricks. Cała seria będzie podzielona na 13 odcinków. Agenda jest w tej chwili widoczna na ekranie. Zaczniemy dzisiaj od wprowadzenia, czyli podstawy. Później w drugim odcinku będę mówił o tym, w jaki sposób pracować z notatnikami, które są podstawą pracy analityka na tej platformie. Następnie zajmiemy się integracją danych pochodzących z różnych źródeł. Zobaczymy, w jaki sposób łączyć się z różnymi usługami, które udostępniają dane. A następnie już przejdziemy do scenariuszy wykorzystania Ażur Delta Bricks od analityki przez procesy ETL, aż po bardziej skomplikowane scenariusze, takie jak uczenie maszynowe czy analiza danych strumieniowych. W przedostatnim odcinku zajmiemy się tematem optymalizacji na platformie, a na koniec sesja dla architektów, czyli gdzie Ażur Delta Bricks pasuje w architekturach rozwiązań Big Data i nowoczesnej platformy danych. A więc pełen przekrój szczęścia, zapraszam do oglądania całej serii. Zacznijmy od tego, czym jest Ażur Delta Bricks. Przede wszystkim zdefiniujmy sobie tę usługę. Więc Ażur Delta Bricks jest usługą czy platformą analityczną, która oferuje szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o obsługę różnych scenariuszy analizy danych. Możemy tutaj przeprowadzać zarówno analizy bazujące na przetwarzaniu wsadowym, a więc cyklicznym przetwarzaniu danych, jak również przeprowadzać analitykę za pomocą interaktywnego odpytywania danych, na przykład przy użyciu języka SQL. Kolejne scenariusze to przetwarzanie danych w czasie bliskim rzeczywistemu, uczenie maszynowe, czyli od podstaw budowanie modeli, trenowanie, a później ich operacjonalizacja. Uczenie z wykorzystaniem mechanizmów deep learningu, czyli sieci neuronowe, bardziej zaawansowane algorytmy i na przykład przetwarzanie grafowe. A więc widać, że przekrój działań na tej platformie jest dość szeroki. Ażur Delta Bricks pod spodem wykorzystuje tak naprawdę platformy Apache Spark, a więc jest to troszeczkę zakrycie w miarę złożonej i skomplikowanej platformy do przetwarzania rozproszonego danych z wykorzystaniem mocnych mechanizmów kaszowania danych w pamięci. Tutaj Ażur Delta Bricks przykrywa to interfejsami, które umożliwiają prostszy, łatwiejszy dostęp dla analityków z wykorzystaniem znanych interfejsów, takich jak na przykład SQL, ale na bazie tego podstawowego silnika Spark są oferowane również biblioteki umożliwiające działanie z uczeniem maszynowym, czy na przykład z analizą danych strumieniowych. Niewątpliwie Spark jako ten core usługi Ażur Delta Bricks ma swoje zalety. Taką podstawową zaletą, którą zawsze się wymienia, jest wydajność, ponieważ w porównaniu z typowym klastrem Hadoop tutaj większość rzeczy zachodzi w pamięci, jest optymalizacja procesów, które zachodzą na danych, po to, żeby nie było zbyt częstej wymiany danych pomiędzy rozproszonymi magazynami danych a pamięcią. Również proste w obsłudze API, to jest zaleta Apache Spark, więc interfejsy dostępowe dla deweloperów powodują, że ta praca deweloperów jest bardziej efektywna. Wykorzystanie do wielu scenariuszy, jak już wspomniałem, i ekosystem, który jest zbudowany on top Apache Spark,
przez różnego rodzaju dostawców, partnerów oraz trzech głównych dostawców chmury: Microsoft, Google i Amazon. Databricks jako firma, ponieważ usługa ta powstała jako produkt firmy trzeciej, firma została założona w roku 2013 i rozpoczęli tę firmę ludzie, którzy byli oryginalnie twórcami Apache Spark i wywodzili się z Uniwersytetu Berkeley. To, co charakteryzuje Databricks, to jeszcze większy nacisk i inwestycje w wydajność. A więc no, ta platforma oprócz tego, że bazuje na i tak już optymalizowanym silniku Spark, doczekała się swoich własnych inwestycji w optymalizację wydajności ze strony jej twórców. Microsoft osadza Databricks jako first party usługa, a więc to nie jest połączenie do zewnętrznej usługi firmy Databricks. Azure Databricks to jest w 100% wkompilowana w usługi Azure kolejna usługa, którą po prostu można wykorzystać w ramach architektury rozwiązań w Azure. Jeśli mowa o wydajności, 2 lata temu zostały przeprowadzone testy, które pokazują, w jaki sposób Databricks jako platforma może pracować wydajniej niż znane dotąd silniki Big Data, między innymi typowy Spark czy Presto. Więc no, widać, że tutaj inwestycje w wydajność zostały położone. Natomiast dlaczego w ogóle Spark jest szybki? Spark jest szybki, ponieważ w momencie, kiedy dokonywane są na nim obliczenia czy przetwarzanie danych, sam klaster, który jest podstawą działania platformy, działa troszeczkę inaczej niż klasyczny Hadoop. W Hadoop, gdzie mamy rozproszony magazyn danych HDFS, przy każdym kroku operacji MapReduce zachodzą operacje zapisu i odczytu do właśnie rozproszonego magazynu danych, co powoduje, że mamy oczywiście opóźnienia naliczane z racji tych operacji wykonywanych na rozproszonym, duplikowanej kopii danych. W przypadku Sparka większość kroków, czy wyniki większości kroków są zapisywane do pamięci, przez co te operacje zajmują mniej czasu. Jeżeli chodzi o wsparcie dla magazynów danych, oczywiście to, że Spark wykorzystuje pamięć, nie oznacza, że nie można integrować takich klastrów i takiej platformy z magazynami, jak chociażby wspomniany HDFS, a więc klasyczny magazyn danych wykorzystywany przez rozwiązania Big Data. I tak się ma właśnie rzecz w przypadku wykorzystania Azure Databricks. Typowym scenariuszem będzie dostawanie się do wybranych magazynów danych, takich jak Azure Blob Storage czy Azure Data Lake Store. Więc tutaj to, że dane są kaszowane i wykorzystywana jest w znaczącym stopniu pamięć, nie powoduje, że mamy bariery w wykorzystywaniu magazynów danych, jeśli chodzi o dostęp do informacji. No i wreszcie najważniejsza chyba rzecz, tak jak wspomniałem, Azure Databricks to usługa first party, czyli rozpoczynamy pracę z tą usługą tak jak rozpoczynamy ją z każdą inną usługą w Azure. Możemy napocząć przestrzeń roboczą Azure Databricks z portalu Azure. Możemy to zrobić z poziomu skryptów PowerShell czy z poziomu linii poleceń. Właściwie nie ma znaczenia. Dokładnie tak samo zachowuje się ta usługa jak wszystkie pozostałe usługi Azure. Co więcej, usługa ta integruje się w sposób właściwie niezauważalny dla nas z pozostałymi usługami Azure, więc możemy operować na przykład kontami Azure Active Directory, czy na przykład sięgnąć po dane do Azure SQL Data Warehouse lub Cosmos DB po to, żeby wykorzystać dane, które już gdzieś w naszej architekturze istnieją. A więc no tutaj jest to ukłon zdecydowanie w kierunku integracji Databricks z pozostałymi usługami, które mogą wchodzić w skład architektury rozwiązania Big Data czy nowoczesnej platformy danych. W jaki sposób rozpocząć pracę z Azure Databricks? Do tego, żeby zacząć tę pracę, potrzebujemy stworzenia tak zwanego workspace'a, więc przestrzeni roboczej. Tworzymy ten workspace dokładnie tak samo jak każdą inną usługę czy każdy inny element architektury Azure. Klikamy na nowy zasób, wyszukujemy
wyszukujemy Azure Databricks i w momencie, kiedy już wybierzemy utworzenie takiej grupy, po prostu jesteśmy proszeni o podanie kilku elementów składowych. Po pierwsze podajemy nazwę przestrzeni roboczej. Ta nazwa nie jest jakoś specjalnie wiążąca, ale no generalnie jest po prostu nazwą zasobu w Azure. Decydujemy się, w jakiej subskrypcji trzymamy naszą przestrzeń roboczą, w jakiej grupie zasobów będziemy trzymać tę naszą przestrzeń Databricks, w jakiej lokalizacji, oczywiście to jest ważne z punktu widzenia kosztów oraz dostępności usług, jeśli mamy na przykład bardziej skomplikowaną architekturę, być może będziemy chcieli wybrać konkretną lokalizację. I wreszcie ostatnim elementem jest warstwa cenowa, czyli pricing tier. Tutaj mamy do wyboru trzy opcje. Najbardziej bogata jest opcja premium, czyli jest to opcja, której możemy operować role-based access controls, czyli uprawnieniami bazującymi na loginach, kontach Azure Active Directory, co powoduje, że na przykład możemy regulować dostęp do klastrów Databricks, czy na przykład do notatników. Tę wersję można również wypróbować. Przez 14 dni możemy wykorzystać trial, który umożliwia wykorzystanie pełni możliwości opcji premium. Przez 14 dni można po prostu korzystać z tego. Jeśli nie mamy potrzeby wykorzystywania uprawnień, bo po prostu chcemy uruchamiać procesy, na przykład w kontekście jednego konta, no to można wykorzystać klastry standard w wersji standardowej. Typowym scenariuszem, kiedy byśmy chcieli to używać, jest przetwarzanie wsadowe wchodzące w skład na przykład procesów ETL-owych. Tutaj mamy możliwość uruchamiania klasycznych zadań w obrębie klastrów Azure Databricks. OK, ja tego klastra, ja tego, tej przestrzeni już nie będę tworzył, mam taką przestrzeń stworzoną. I jak wygląda teraz praca z samym Azure Databricks? Po uruchomieniu Workspace'u dostajemy ekran, który jest dobrze znany osobom, które już pracowały z Databricks. Więc pierwsza uwaga, logowanie do zewnętrznej usługi, jaką właściwie wydawałaby się być Databricks, jest przezroczyste z punktu widzenia użytkownika Azure, a więc mamy single sign-on, jest logowanie za pomocą konta Azure Active Directory, żadnych dodatkowych logowań nie mamy. Pierwszy ekran, który nas wita, to możliwość uruchomienia szybkich przewodników, możliwość stworzenia wszystkich obiektów, które mamy w ramach Azure Databricks dostępnych, możliwość wrzucenia swoich danych, czyli na przykład swojego pliku, który chcemy przeanalizować, oraz możliwość stworzenia notatników przy użyciu jednego, z wystartowaniem w ramach jednego z dostępnych czterech języków, Python, R, Scala i SQL. Od razu uczulam, że decyzja, którą podejmiemy na początku odnośnie notatnika, czyli czy to będzie notatnik Python czy SQL, nie ma większego znaczenia, ponieważ język można swobodnie przełączać w obrębie jednego notatnika. I to jest też bardzo ważna cecha Databricks. Bazą do uruchamiania wszystkich naszych kroków analitycznych będą klastry, czyli moc obliczeniowa bierze się z maszyn wirtualnych, które są dostępne w ramach uruchomionych klastrów. Klastrów może być wiele i mogą być różne ich rodzaje. Stworzenie klastra to kliknięcie na przycisku Create Cluster. Podajemy nazwę klastra, wybieramy sobie tryb pracy klastra. Tutaj mamy dwa tryby. Ważne, żeby zrozumieć różnicę pomiędzy tymi trybami. Standardowy klaster to klaster, który jest dedykowany dla jednego użytkownika, ewentualnie niewielkiej grupy analityków, po to, żeby przeprowadzać operacje, no powiedzmy, zawężone do pewnej grupy użytkowników. Jeśli chcemy uruchamiać jakieś współbieżne analizy, które będą wymagały dostępu większej liczby użytkowników, mamy dostępne klastry High Concurrency, dawniej nazywane Serverless. Co się wiąże z tym wyborem? Otóż jeśli wybierzemy klaster standard, maszyny wirtualne, które są uruchamiane pod spodem, tutaj w dolnej części ekranu widać, mamy dwa typy maszyn, worker type i driver type. Driver type to jest maszyna, która przyjmuje nasze zgłoszenia i rozdystrybuowuje pracę pomiędzy workery. Workerów zazwyczaj jest więcej niż jeden. Tutaj na starcie mamy dwa workery i jednego drivera, czyli w sumie trzy maszyny wirtualne.
I tak wygląda nasz setup startowy. W przypadku klasów standard te maszyny są mniejsze, na przykład DS3 V2. A w przypadku wyboru klasów High Concurrency te maszyny są zdecydowanie większe i mają większą moc obliczeniową po to, żeby można było łączyć się z większą ilością użytkowników. Bardzo istotnymi cechami klastrów w Databricks są dwie opcje, a mianowicie możliwość automatycznego skalowania oraz możliwość automatycznego wyłączania klastra po zadanej ilości minut bez aktywności użytkowników, ani bez uruchamiania jakichś zadań. Czyli oznacza to w skrócie, że jeśli zdefiniujemy sobie, na przykład tak jak tutaj, że klaster będzie składał się z od 2 do 8 workerów, to w momencie, kiedy będzie potrzebne zeskalowanie klastra po to, żeby wykonać obliczenia w sposób bardziej optymalny, szybszy, ten klaster będzie mógł podjąć decyzję o tym, że rozszerzy swój zakres o na przykład kolejną jedną maszynę aż do maksymalnej zadanej ilości workerów. Więc to jest autoskalowanie. Co do wyłączania klastrów automatycznie, no ile razy zdarzyło się nam, że zapomnieliśmy na przykład wyłączyć maszynę wirtualną w chmurze i narażaliśmy się w ten sposób na dodatkowe koszty. Więc tutaj jest to kwestia ustawienia po prostu takiego zabezpieczenia, które powoduje, że po 120 minutach, na przykład 120 minutach bez aktywności, ten klaster zostanie wyłączony. Nie będę tworzył kolejnego klastra. Tu jeszcze są opcje zaawansowane, do których wrócimy chociażby przy okazji pokazywania, w jaki sposób łączyć się z różnymi źródłami danych. Tutaj są między innymi konfiguracje Sparka oraz zmienne środowiskowe, jak również skrypty inicjalizujące. Będziemy jeszcze do tego wracać. Tutaj mam dwa klastry i teraz co jeszcze mamy w Databricks? Czyli klastry są podstawą. To są rozproszone platformy obliczeniowe, na których są uruchamiane nasze zadania analityczne. Zadania analityczne oczywiście uruchamiane są na danych i o ile możemy pracować z danymi plikowymi, o tyle sam Databricks, jak sam Spark, oferuje nam możliwość stworzenia baz danych, w obrębie których funkcjonujemy na tabelach i widokach. Tutaj mamy kilka przykładowych baz danych. Można sobie zajrzeć na przykład podgląd danych, zobaczyć, jaka jest struktura każdej z tabel, zobaczyć przykładowe dane. Te tabele możemy tworzyć z poziomu notatników, możemy też wykorzystać opcję dodania danych i wykorzystać albo załadowanie pliku, albo dostanie się do systemu plików na klastrze, albo wykorzystać połączenia JDBC lub inne zdefiniowane tutaj konektory, aby dostać się do jakiejś zewnętrznej usługi oferującej dane. Na razie tym się nie będziemy zajmować, o tym będziemy mówić, jak będziemy w odcinku mówiącym o integracji różnych źródeł danych. Kluczem pracy z Azure Databricks są notatniki. O notatnikach będziemy mówić w następnym odcinku, natomiast notatniki są zebrane w ramach workspace'ów w foldery. Te foldery tworzymy bardzo prosto, jest tutaj intuicyjne menu. Twórz folder, nazwę folder test. I mamy nowy folder, który w ramach mojego folderu Demo Hour został stworzony. Nasze notatniki, które będą wykorzystywane w ramach tej serii, są już tu przygotowane. Dzisiaj wykorzystałem notatnik 01 Introduction to Azure Databricks. Widać, że tutaj są dostępne notatniki. Jakbym potrzebował kolejnego notatnika, wystarczy wybrać Create Notebook. Decydować się, który z czterech języków będzie językiem wiodącym. Nadal powtarzam, nie oznacza to, że będzie to jedyny język wykorzystywany w ramach notatnika. I wreszcie, do którego klastra będę się podłączał, po to, żeby ten notatnik uruchamiać i wykonywać jego kroki. Notatniki to nie tylko kod, zresztą było to bardzo dobrze widać, mam nadzieję, na samym początku tego dzisiejszego odcinka. Jak widać, notatniki to także opisy. I tutaj mamy do dyspozycji język Markdown. Będziemy o nim mówić w kolejnym odcinku. Linki, które tutaj zostały stworzone, powstały poprzez specjalną notację. Także opisy mogą przeplatać się z kodem, co powoduje, że takie notatniki to również świetna dokumentacja.
Jeśli już stworzymy notatniki, możemy je uruchamiać w sposób interaktywny, a więc wykonując wszystkie polecenia z poziomu notatnika, jak również możemy ustawić je do wykonania w harmonogramach za pomocą jobów, czyli zadań. Stworzenie takiego zadania to kwestia wyboru czy notatnika, czy pliku jar, a więc napisanego kawałka kodu w Javie. Więc tutaj możemy sobie podłączyć chociażby notatnik, który napiszemy w Pythonie czy w SQLu i możemy go wykonywać w obrębie klastrów zdefiniowanych na platformie Azure Databricks. Wspomniałem o tym, że Azure Databricks integruje się z Active Directory, z Azure Active Directory, a więc spróbujmy zobaczyć, w jakich miejscach ta integracja zachodzi. Już wiemy, że logujemy się do usługi Azure Databricks za pomocą konta Azure Active Directory, natomiast zarządzanie z poziomu administratora również bazuje na takich kontach. Po wejściu w opcje administracyjne, konsolę administracyjną, mamy do dyspozycji między innymi listę użytkowników, którzy mogą się dostać do danej przestrzeni, jak również możemy powiedzieć, którzy użytkownicy mają prawo do tworzenia klastrów. Tutaj akurat mamy trzech administratorów i żadnych użytkowników typowo analitycznych. Natomiast no, warto zwrócić uwagę na to, że to jest również integracja z naszym Azure Active Directory. Kolejnym miejscem są opcje klastrów, a więc mogę zdecydować, kto będzie miał uprawnienia do wykorzystywania danego klastra poprzez wykorzystanie uprawnień na poziomie samego klastra. Tutaj mamy opcję żadnych uprawnień, można się podłączać do danego klastra, można restartować klaster albo można nim zarządzać. Więc myślę, że poziom ziarnistości wystarczająco dobry, żeby do takiego klastra można było nadawać uprawnienia. I wreszcie kolejnym miejscem jest dość istotne z punktu widzenia działania analityków jako kolektywu, a więc uprawnienia na poziomie samego workspace'u, foldery, notebooki i inne artefakty, które tutaj mamy w workspace'ie. Dodam, że takimi artefaktami jeszcze oprócz notebooków i folderów mogą być zewnętrzne biblioteki, na przykład biblioteki Pythonowe, które doinstalujemy po to, żeby można było wykorzystać jakieś zewnętrzne funkcjonalności oraz eksperymenty machine learning bazujące na platformie MLflow. Do tego jeszcze będziemy wracać. Więc w momencie, kiedy mamy już zdefiniowany folder, na przykład od A do Z, możemy zdefiniować dla niego uprawnienia, czyli kto będzie miał jakie prawa. Tutaj mamy cztery poziomy uprawnień: odczyt, uruchamianie, edycja i zarządzanie, czyli pełna administracja. No i na podstawie takich czterech uprawnień odbywa się przydzielanie uprawnień na poziomie artefaktów Azure Active Directory, więc też pełna integracja, mogę tutaj operować uprawnieniami. Oczywiście mogę zejść niżej i te same uprawnienia nadawać na poziomie samego notatnika. Dokładnie tak samo wygląda przydzielanie uprawnień. I tak wygląda podstawa pracy z Azure Active Directory, z Azure Databricks. Tutaj uczulam, że ja pokazuję wyłącznie opcję dostępu z poziomu portalu, natomiast oprócz tego istnieje możliwość pracy również z wykorzystaniem API, które udostępnia Databricks. Możemy korzystać z PowerShella czy inne języki, które będą dawały możliwość oskryptowania kroków wykonywanych na przykład przy jakimś masowym wykorzystaniu Databricks. A więc administrator również ma pełnię szczęścia i może Databricks w sposób swobodny zarządzać. To tyle. W kolejnym odcinku zapoznamy się z pracą, z notatnikami i wejdziemy już w świat analityki z wykorzystaniem Azure Databricks. No i to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jesteśmy właśnie po pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć przy następnych, bo kolejny już niedługo. Tak, kolejny odcinek, o którym już mówiłem, czyli praca z notatnikami w Azure Databricks już niebawem. Możecie trzymać mnie za słowo, że jeszcze w tym miesiącu. Dokładnie. Oglądajcie Cześć. Nas. Do zobaczenia. Dziękujemy. Cześć.